Kochani, pamiętacie, jak ostatnio wam mówiłem to? Tylko chcę robić też treści, które się po prostu fajnie nagrywa, wiesz, o co chodzi? Podczas daily. No. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy przygotujemy wszystko pod ten kanał, więc oglądajcie, bo wydaje mi się, że dzisiaj będzie ciekawie. A w ogóle, mamy teraz trasę koncertową, jak dobrze wiecie, z Gen Z. I dostałem taki fajny prezent od was, więc jeżeli dostałem to od ciebie, to możesz wiedzieć, że leży to tutaj. Znaczy wisi w sumie. Bardzo mi się to podoba. Top. Ale dobra, ponieważ ten pokój, który będziemy przerabiać, jest na górze, musimy iść tam. No i problem jest jeden, że ten pokój ponownie nie jest w dobrym stanie, więc trzeba go posprzątać. Skarpetki nawet tu są. Nowe, czyste skarpetki, czarne. Nie mam czarnych skarpetek, potem mówię. Ale jest syf, nienawidzę syfu. Tylko że nie lubię sprzątać i tu jest problem, wiesz, o co chodzi. Ale spokojnie, dzisiaj będziemy mieć dwie osoby, które nam pomogą. Ale zanim przyjadą, no to chcesz cukierka? Nie, dziękuję. Patrzcie to, chodziłem do tej szkoły, to jestem ja. Tu jest napisane, mordzia, że życie jest jak pudełko czekolady, że nigdy nie wiesz, co dostaniesz. I to nie ja sobie wybrałem, tylko po prostu byłem na wagarach wtedy, więc nie wybrałem ani tego, ani nie mam je na całych zdjęciach klasowych. Mała wtopa. Ale właśnie, jak często słyszycie historię, że zagazowałem szkołę bombą śmierdzącą, to właśnie to była ta szkoła. 10 zł. Jak wygrasz ze mną w papier kamień, to ci daję tego. 3, 4. Aaaa, prawie. Double or nothing. Dobra, no. 3, 4. Czekaj, nie mam. Wszystko or nothing. Co przy czytnych jest? Nie mam. No i dobra, to było najszybciej stracone i zarobione z powrotem 10 zł. Dobra. GBS, chłopie. Widzicie? Jak coś reklamuję, to ja to używam. I wyczekujcie, bo za niedługo będzie mocna rzecz. Ty, możliwe, że już było o tym info nawet. To lećcie do Dino kupować kawkę kinderkową! Chłopie, to jest niesamowite, że mam swoją kawę w sklepie! Jest tu półka, chłopie, stoi półka, tu pięknie wszędzie kawka z moim ryjem w Dino, więc lećcie! Marzenia się spełniają! Kiedyś... Winogrona czerwone, 40% taniej, 8,99 za kilogram. No, ale wracając. Wróciłem, Fifi je tutaj chałkę. A w międzyczasie... My też jemy chałkę. W ogóle nie mam pomysłu na ten pokój. Lecimy. Jest jeszcze syf, bo złapała mnie toaleta i Fifi musiał sobie przerwę zrobić. Nic nie zrobiłeś? Delikatnie ogarnąłem. Lekko ogarnąłem. No, skarpetki dałem z biurka tu. I śmieci wywaliłem. I co ty chcesz tu zrobić? No sofę trzeba wynieść, żeby było więcej miejsca. No a ja będę spał? Na dole śpisz! No. Ale tu będzie tło, tak? No biurko będzie trochę wysunięte, to na pewno. Czemu? Żeby można było podnosić. Co? Biurko. A ty będziesz przy biurku siedział? Stał. I będzie widać biurko? Nie. To po co chcesz je podnosić? Żeby mógł na stojąco reagować, żeby tak bardziej się bujać od tej energii. Rozumiem, ale po co chcesz biurko podnosić w takim razie, jak nie będzie go widać? Nie, no chodzi o to, żebyś miała monitor na wysokości oczu. Aha, ty będziesz na monitorze to patrzysz wszystko? A na czym? Nie wiem, no to różne rzeczy można w telefonie. Co to było? Nic. No dlaczego wy mnie obrażacie? Ja tym nie wiem. Jak to obrażamy? Piłem sobie herbatę z tego. Ale dlaczego? Nic nie ma znaczenia. Dobra, jesteś tu potrzebna, bo jako jedyna z wszystkich tutaj masz gust meblowy i znasz każdy sklep. Jesteś babą, więc masz kobiecy gust. No. Ty teraz tak, teraz tak. Jaki budżet? 2000. Mało. Mało? Stypa. On mi powiedział tak przed odcinkiem, no ja bym chciał tutaj dać jakieś regały, może coś tam. Nie no. Przecież ile regał muszę kosztować? 300 zł? Ile? Wyrzuciliśmy wszystko na korytarz. Wiesz, to jest głupie? Że teraz ty. Jak przyniesiemy nowe rzeczy, to nie przejdziemy do tego pokoju, bo jest wszystko zagrożone. Przecież to już mówił, że da nas dryf. Tak powiedział? Mhm. No dobra. Nie, to był pomysł Kingi. Jedziemy do Ikei. Nie, robimy porządek. To jaka stypa. Uwaga! Sekretny pokój w domu Mortal Industries. Industries. Alo mora! No, chłopaki, Kość. Do góry. Raz, dwa. Pięknie mosty, dawaj, dawaj. Ej, ściana jest, wiesz? I podłoga, panowie. W ogóle nie ma żadnego. Raz, dwa i... Ale co? 3, 4. Wow, nie ma tragedii, nie? Patrzcie, widzowie, kolejny obraz, który dostałem na meet and greetach. Ja to wszystko zachowuję.
Kochani, jak widzicie, tutaj będzie background do niektórych filmów. Oczywiście nie wszystkich, ale pamiętajcie również, żeby zasubskrybować tamten kanał, ponieważ naprawdę często będą tam wszelakie filmy od reakcji do kanapówek. Po prostu, jeżeli coś nie będzie na główny kanał, to będzie leciało tam. Coś, co się szybko nagrywa, ale też przyjemnie ogląda. Po prostu taki bardzo luźny kanał, wiecie, żeby ta więź z wami była mocniejsza. Dobra, jedziemy na tortury. Otóż tutaj najpierw. Ale nie ma tu nic, patrz. Ale potem... Patrz. No pokaż! Nie. Nie, takich nie ma, a to chłopie, to są jakieś stare twoje skarpetki, ja mam czyste. Drugą pokaż. Nie ma tragedii. Bywało gorzej. No nie, to... Jedziemy. Pani kierowniczko, jak wygląda sytuacja? Idziemy na aranżację, żebyś zobaczył, jaki chcesz regał, żebyś może zobaczył to. To się nie zmieści, to nie wejdzie w ogóle. Słuchaj, co leci? No, na Spotify dostępny już od dawna. Nie siadam się, dobra, nie chcę się uszkodzić. Co ty by chcesz na tych regałach? Ty powiedziałeś, że masz plan. Nie, ja nie powiedziałam, że mam plan. Ty tak powiedziałeś pod film. Ja nadzoruję budowę. Ja nadzoruję budżet. Patryk, serio, co ty chcesz mieć na tych regałach? No, ładne rzeczy. Kanapę. Ale co na przykład? No, na przykład Postiego tam chcę dać, żeby było ładnie. Żebym mógł usiąść. Rewelacyjna oferta. Ile to kosztuje? 1300. Biorę to do domu. Piernikowe! Czy chcę to kupić, Jurce? Już mnie nie kocha. Chodź, klimat? Ło, chłopie. Takie rzeczy wikni. Witam was w nowym hype'oku. Co sądzisz o tym, co teraz jest zimno, a raz jest ciepło? O kurde. Wydaje mi się, że raz jest zimno, a raz jest ciepło. Jest to spowodowane geometryczną zmianą położenia się wokół planety Mina. I pod takim względem, że grawitacja przyciąga deszcz do ciała ludzkiego, co oznacza, że potem jak się odbijają krople deszczu, to robi się grawitacja ujemna i przez to atmosfera trochę się oziębia i jest zimno i ciepło. Akurat w tej sprawie nie mam kompetencji, ale wierzę, że tak jest. Dzięki. Good, good! I kurwa, incepcja. Ja teraz tu się wyglądam. Eka, co pani słucha? Eska. Co na słuchawkach? Co na słuchawkach? Regał! Dziękujemy, regał! Słyszeliśmy kupić regał, a chodzimy i myślimy, jak dośmiesznić ten materiał. Regał, regał! Przecież on może poczekać, wygłupiamy się tu teraz. Regał, byle nie za 500 zł, nie mam ochoty wydawać pieniędzy na te głupoty. Regał, regał, byle w stylu boswo, albo może innym, ale nie chcę, by był nudny, bo to i wszystko jest pod filmy. Trzeci raz. Trzeci raz. No wiesz, powiedziałeś, nie rzuca się słów na wiatr. Ale dasz spróbować? Nie, bo tam już są. Ja. Zamknięte. Nie ma k***a, nie będę kupował. Właśnie mamy spotkanie z rzęziakami odnośnie kontentu nowego i dyskutujemy na temat dołączenia mojego do projektu. Bo pościeliłbyś chociaż łóżko. Ale tu kamerki nie widać w łóżka. Przywitajcie się z Patrykiem. Cześć. Gdzie jest Nemo? Dory! Ja mam tajemnicę swoją. Domem podmorska to. Dobra, opuszczam was. Uciekać się Kej. Noga mieliśmy zjeść. Chciałem do was później, pomogę wam składać. Tak? Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. No dobra. No zobaczymy, dobra. Taki jesteś, trzymam cię za słowo. Dobra. Co ogólnie w skrócie macie zrobić, bo ja do... Pokój. Czego potrzebujemy? Lampy za 130 zł, która jest migającą rakietą. Fajnie by stała iść. No fajne, piękno. Weź. No tak. Fajne. Bierzemy? Normalnie akcesoria ma. Nie, nie ma, to możesz sobie nałożyć na nią. No i dam sobie okulary jakieś fajne. Na Bilgate fajne, chodź. No ej, ta głowa to może być stojek na słuchawki. Mega mocne. Kochani, zobaczcie, jakie mamy już update.
mamy dużo różnych lampek. A lampek dużo. Zaraz wracamy z tym wszystkim do domu. Będziemy odkładać to pod ścianę, grać w TFT i rano to składać. Często tu bywacie. To taka lepsza na figurkę. Chyba taka, no bo jest węższa. Co tam? Oglądacie sobie na YouTubie odcinki? Też tu czasami. No, czasami oglądam, czasami występuję. Co? Że jestem super przystojny? Dzięki. Ale nie musieliście tego mówić. Co mówicie, że tu atakują was jacyś bully ze szkoły? Tak się składa, że jestem lordem wampirów. Nie ma sprawy, mała. Dobra, chcę już jechać do domu. No już, koniec. Tylko trzeba wziąć ten wózek teraz. Chcesz to? No, nie chcę. Paprykanie. Nie. Tak. Nie, bo ja właśnie... Co ty robisz? Graliśmy o to, kto niesie. Nie. No przegrałeś, powinieneś być honorowy. I wziąć to, chociaż... Puść to targałem, co ty wiesz o honorze? 5 minut na to... Good. Kochani, udało nam się wszystko kupić, oprócz regału. Znaczy teoretycznie kupiliśmy regał, tylko musimy go właśnie odebrać. Pakujemy wszystko do auta Kingi i idziemy po półki. Miejmy nadzieję, że się zmieszczą w aucie. Ty przyjechałeś samochodem? Szach, wracam z nim. Prezes siedzi, a służba pracuje. Szlachta nie pracuje. Dlatego musisz wstać. Trzeba to wszystko wynieść i to po prostu potem to poukładamy tam. No chłopi, nie otwieraj wszystkiego, czasu nie ma. Chcesz pograć w TFT? Ale to bym się też chciał pobawić. Nie, tu na razie trzeba zrobić porządek. To możesz to skręcić tam, jak chcesz skręcać. A to się... Nie, tu mogę skręcać. Ale tu będę sprzątał cały Ale pokój. Ale już posprzątałem. Na... Cały pokój trzeba. No to tam, gdzie został pokój. To jeszcze już nie ma pokoju. Mam pokój na ziemi. Patrz to, pokażę ci, kto mnie bił w szkole. Więc tak, ten mnie bił w szkole, ten mnie bił w szkole, ten mnie bił w szkole i ten mnie bił w szkole. I ten go bił w szkole. Poniedziałek, informatyka z samego rana, potem matematyka. Ej, dałem mu te segregatory jakieś 10 minut temu i on je zaczął przeglądać zamiast wziąć się za robotę. Zaraz idę oglądać takie gule na dół. Wychodzę. Ja też, chodź. Właśnie to są przyjaciele. Przepraszam. Kochani, żeby operator mógł jechać do domu i żebyśmy mieli luz, to timelapse, no nie? Kochani, zrobiliśmy już bardzo dużo, ale finalny efekt zobaczycie w sumie teraz. No i tak, kochani, minął miesiąc. Ale jak widzicie, wszystko już jest gotowe i możemy działać. Zajęło mi to tak długo, ponieważ nie dość, że mieliśmy wyjazd finałowy z Gen Z do Afryki, jak możecie oglądać dalej, to jak wiecie, ja też nie czułem się najlepiej psychicznie. Szczególnie przez ostatni czas i po prostu wywaliło mi korki w domu. Co jest posti? Chciałem zrobić teraz. A co ja mam zrobić? Chłopie, nie mam... Kochani! To wygląda klipi, chodź tu. Potrwało to 3 minuty i wróciliśmy. Kochani, tak jak mówiłem, nie miałem najlepszego momentu w życiu. Nie czułem się najlepiej i najstabilniej psychicznie. I też nie chcę szukać wymówek, bo najzwyczajniej na świecie po prostu nie miałem jakby chęci nagrywać. No, było źle, nie? Ukrywając, jest to dla mnie najcięższy rok mojej działalności w internecie jako twórca internetowy. I wiem, że to jeszcze się nie skończyło. Ale cieszę się, jestem bardzo wdzięczny, że jestem w takim momencie swojego życia i mam taką możliwość, żeby nie nagrywać przez jakiś czas i zadbać o swoje zdrowie psychiczne, bo wiem po prostu, że w innej pracy nie miałbym takiej możliwości za bardzo. I za to po prostu chcę wam powiedzieć dziękuję, bo bardzo to zrozumieliście, za wsparcie, za zrozumienie i za to, że po prostu mam taką możliwość, żeby zrobić coś takiego. Pierwszy raz można powiedzieć, że tak naprawdę poszedłem do psychologa. I to jest coś takiego, że jak jest dobrze, to nie widzimy, że jest dobrze, jakby po prostu jest normalnie. Ale jak już jest źle, to wtedy już jest się ciężko podnieść. Cieszę się, że jednak moi bliscy pomogli mi znaleźć mi tą drogę, żebym poszedł do psychologa i zadbał o to zdrowie psychiczne. Bo jest to naprawdę ważne. Ja też pomału już wracam do normalnego trybu życia, do normalnego samopoczucia. I mimo, że wiem, że to jeszcze nie jest koniec, to i tak właśnie bliscy mi tak pomogli, żeby wstać na nogi i
i lecimy do przodu, dlatego właśnie też nie otwierałem tego kanału, bo to wszystko robiliśmy w tym najgorszym jakby momencie mojego jakby tego roku. Wiedziałem, że to jest bardziej odpowiedzialne, że poczekam z nagrywkami na ten kanał, że poczekam z otworzeniem tego kanału, że poczekam z tym, że wam powiem w ogóle, że będę robił coś na tym kanale nowym. I na tym kanale nowym chcę po prostu robić luźne filmy, wiecie, jakieś reakcje, jakieś bardzo luźne vlogi, kanapówki, po prostu coś, co się przyjemnie ogląda i nagrywa, ale nie jest wymagające, tylko przez to, żebym mógł na tym głównym kanale robić jakieś bardziej kosztowne filmy, które kosztują 5, 6, 10 tysięcy złotych, albo jakieś filmy, które są wymagające, jak kroki, jak rowery. No wiadomo, że też nie zawsze, ale żeby po prostu mieć możliwość robienia bardzo luźnych filmów, które sprawiają mi dużo przyjemności, bo często takie kanapówki są po prostu śmieszne, albo takie reakcje są śmieszne, śmiesznie się je nagrywa i nie są wymagające. I na tym mi najbardziej po prostu zależało, bo też przez to z wami będę mógł mieć lepszy kontakt, będę mógł nagrywać reakcje na jakieś memy z Twittera, wiecie, takie rzeczy. Więc hashtag Mortalcio dalej działa. I co? Lecimy do przodu, to tyle ode mnie, widzimy się dzisiaj na tym kanale, bo wleciała bardzo fajna kanapówka i możecie pisać, jakie rzeczy chcecie tam widzieć. Wierzę, że będzie dobrze i ja też zacząłem działać nad płytą, która bardzo dużo teraz wymaga ode mnie, ale jest to idealny moment, żebym działał nad tą płytą. Zresztą zobaczycie, jak te numery zaczną wychodzić, bo ja tak zawsze miałem, że po prostu, wiecie, jak coś się złego dzieje, no to była zawsze taka terapia trochę dla mnie, brzmi to bardzo tak kliszcze, ale no tak było i wiem, że dużo z was, szczególnie jak na meet and greetach było albo coś takiego, podchodziliście do mnie i mówiliście, że to wam pomaga i to był właśnie taki największy komplement, który mogłem dostać. Więc w ogóle jeszcze raz wam za wszystko dziękuję, za ten miesiąc nieaktywny, czy tam nawet dwa miesiące. Dziękuję, że jesteście, cieszę się, że jesteście. No i lecimy do przodu. Ostatni miesiąc tego roku został. Yo.